Nie wiedzieć, ile masz do zapłacenia za zniszczenia. Czy nie do zapłacenia, tylko do zniszczenia. Wiesz? Chciałbym przesunąć kamerkę. O! Siema Piotrek. That was quite a run you had the other day. Oh yeah. Kręcę się z chłopakami. Oh yeah. I was hanging with the guys. So maybe you want to race me sometime? You know, how about across town? Palmetto Bay to Marina. Oho. Będzie randewóz z samochodami. To ona dzwoniła do mnie, czy? Dobra, wyprzedzanie. Jedziemy. Carmen Mendez. The bureau has no record on her, but somehow she may be involved. Może być zamieszana w całą sprawę, musimy ją wyprzedzić. Oh yeah. Siema, Nathan. Zaraz tetetka będzie za free. Mówisz? My tutaj mamy tego Chevy GT500. Chevy GT500. Chodź tutaj. I tak. Jak mu się maska podniosła. Tutaj nie ma jak w tym, w The Crew, że samochód z czasem ci się naprawia. Ale też nie wiem, czy ta maska nie może całkowicie odlecieć. W sumie fajnie to wyglądało. Jak w GTA, nie? Może zobaczymy grę na chwilę. Przerwij imprezę, ma tryb fotograficzny. Pokaż mnie to, jak te zniszczenia wyglądają tam. O, zobacz. Tam jakiś silnik nawet widać, nie? Spoko to wygląda. Mój Lotus też trochę oberwał. Uszkodzenia wizualne można sobie wyłączyć. Ej, ja nie pamiętam, żeby on był aż tak niski, ten mój Lotus. Co? Co to mi się tutaj? Ja chcę wyjść. Nie, spadaj z tego. Nie wiem, co zrobiłem, ale chyba jestem na prowadzeniu, więc jest dobrze. Oj, laseczka chyba się zgubiła, nie? Bo ja zjechałem w jakąś inną drogę i wiecie, jak jest z tymi botami. Zostają wtedy pierdolca, nie wiedzą, gdzie zjechać. Ale wiecie co, fajne jest to, że nie trzeba tutaj instalować żadnych modów graficznych. Że mamy po prostu już tą pełną rozdzielczość, nie? 16:9, normalnie. Dawaj ją na warsztat. Spoko, zaraz... Ja nie wiem, gdzie ona jest nawet na mapce. Nie ma jej już. Nie ma szans, żeby dogoniła tego Lotusa tym klocem wielkim. Tamten kloc w ogóle nie skręca, podejrzewam. Nie wiem, co w tej grze może być lepszego od Lotusa? Kurde. Przecież on wszystkie zakręty robi perfekcyjnie, no. Patrz na to, kurde. Ja pierdolę. Niektóre dźwięki są nawet z Most Wanted. Chyba silnik z tyłu jest, tak. W tej... w Lotusie silnik z tyłu jest. Chyba, że mówisz o Mustangu, nie? Mustangu nie jest silnik z tyłu. Dobra, 8000 już zdobywamy za jedno takie coś, patrzcie jak szybko. Teraz mamy sprint, będziemy się ścigać. Jak zgaduję, to na tapetę jest Need for Speed Most Wanted, dobrze czas? Nie. Tak, silnik w Lotusie jest z tyłu, no. Gra sprzed 11 lat wygląda w miarę świeżo? Oj, może na streamie, wiesz? Na telefonie jak wyglądasz w małej rozdzielczości, to może to wyglądać ładnie, ale jak ja tu widzę, wiesz, na całym ekranie, takim dużym, tą grę z bliska, to nie wygląda to dobrze. To znaczy, jak na 11 lat, to 11 lat mówisz, no? Chociaż to 2008? Tak, 2008. No to może nie wygląda tak źle, tak? No ale to jest gra jeszcze na starą generację konsol,
Także jakbyś grał sobie teraz tak jak ja widzę tę grę, to na pewno byś zobaczył różnicę w stosunku do dzisiejszych gier pod względem graficznym. Ale nie jest jakaś kolosalna, nie? Też można się pobawić, jak ktoś tam lubi gry wyścigowe, czy w ogóle gry, a... Wiecie co, dobrą opcją jest nawet, jak ktoś nie miał do czynienia w ogóle z grami, nie? Powiedzmy, no macie na pewno jakichś takich znajomych, którzy, powiedzmy, lubią bardziej czas spędzać towarzysko niż gdzieś tam na grach i no nie znają się zbytnio na grach, tak? To mogą sobie kupić jakąś starszą konsolę, na przykład PS3. Do PS3 kupić sobie masę gier. Jest masę wyprzedaży na Allegro, gdzie są sprzedawane całe, wiecie, konsole z masą różnych gier do nich i można to wszystko sobie ograć, kiedy się chce, jak się chce i tak dalej, nie? Jakby... Jest to zawsze tańsza wersja niż kupować sobie najnowszy sprzęt, najnowsze gry. Po co? Dla osób, które nie mają do czynienia z grami, takie gry będą i tak w porządku, nie? Jak miały kiedyś do czynienia tylko z Mario na Amidze, czy tam czymś takim. Nie? Albo grały w jakieś gry na automatach tych, kurde, z centrum handlowych, czy tam z jakichś basenów i tak dalej. To jak one sobie pograją coś takiego na PlayStation 3, czy na Xboxie 360, to będą w szoku, nie? Że i tak się fajnie gra, no macie tam do dyspozycji co? GTA 4 chociażby, no to GTA 4 grafika jest bardzo fajna w tym, na PlayStation 3. Zresztą na PlayStation 3 chyba jest nawet GTA 5, tak mi się kojarzy coś. Chyba tak, nie? Dobra. Zwiększa coś tam, nitro mi się teraz zwiększyło, dobra. Mimo wszystko fajny powrót do korzeni Need for Speed'a. Na 720p na telefonie dobrze wygląda, tak? Dobra. Lecimy dalej. Punkty kontrolne. Za 400 zł już nawet ładny zestaw na PlayStation 3 kupisz. No, właśnie o to chodzi, nie? Że jak ktoś nie gra w gry, to dla niego taka opcja jest dobra. Ciekawostka jest taka, że ta gra wygląda identycznie na PS3, ale już na PS wygląda zupełnie inaczej. Jest też inna, dużo mniejsza mapa. Nie rozumiem, że na PS2 jest mniej? Nie rozumiem. Tak robić grę na dwie generacje konsol, nie? To jest tak jakby robić dwie oddzielne gry czasami. O, tutaj już muszę się trochę bardziej postarać, widzę. Na PSP, aha, że na PSP była też ta gra, tak? Dobra. Jakby uderzyłem w samochód czołowo i nie bardzo mnie to spowolniło. Jest też na Xbox 360 GTA 5, no właśnie, nie? Także naprawdę można na tych starych jeszcze konsolach dużo się pobawić, nie? Mimo wszystko. No ale jak ktoś się, wiecie, ceni sobie najnowsze gry i chciałby pograć te najnowsze tytuły, to jednak no nowe konsole są lepsze, nie? Ale tak, no mówię, jak ktoś mało gra w gry, to... Jeszcze sporo może się nagrać na tych starych. Naprawdę są bardzo fajne zestawy do kupienia, więc... Sami wiecie, sami pewnie jesteście w temacie, nie? Ty, ale to skręca! Na Xboxa 360 nawet Most Wanted jest, no właśnie. I pewnie też grafika jest bardzo spoko, nie? Zresztą dla kogoś, kto właśnie mało gra w gry, to grafika nie jest jakaś tam super ważna. Znowu. Wow! Forza Horizon 2 studia robiły osobno na Xbox One i osobno na Xboxa 360.
bardzo możliwe. Chociaż... Nie no, gra wygląda dobrze. Były tam znaczne różnice między 360 a Xboxem One, jeśli chodzi o Forza Horizon 2. Graficznie bez porównania. Widziałem takie porównania na YouTubie, też możecie sobie zobaczyć. No, jest różnica i to spora. Czy kupię Shelby'ego GT500? Zobaczymy. Zobaczymy, bardzo mi się na razie fajnie Lotusem jeździ, no jest mega, mega łatwo. Nie wiem, czy cokolwiek innego bym chciał kupować. Kupiłem Mazdę RX8, to jest ostro tutaj. Kupiłem Mazdę RX8 i co? I musiałem ją zaraz sprzedać, no bo bezużyteczna. Lotus chyba tutaj wszystko zmiażdży, nie? Jeszcze taką wielką ławkę mu z tyłu zainstalowałem, że ja wiesz, jadę na działkę, podjeżdżam tyłem i wszyscy mają gdzie jeść, kiełbaski z grilla, nie? Mają ławkę taką wielką z tyłu, tak. Yo, this here's Zach. My brother is liking what he sees. I've got more work for you, if you want it. Nie ma bata na Lotusa ludzka, ojej. Oczy na niebie, jakieś zadanie mamy, tak? Teraz zobaczymy. Ja tu tylko naciskam tab i przenosi mnie do kolejnych zadań. Grand Hotel. Pewnie będziemy musieli furę ukraść, tak? Czy nie? Byśmy chyba tego GTR-a teraz zakosili. Nie, co to? Korwetta. U, jak to brzmi, posłuchajcie. Uszkodzenia pojazdu, dobra, musimy uważać na pojazdy. O, shit. Nie mogę go uszkodzić, tak? To jak się schowam pod mostem, co? With possible suspect now. Ooh. Got clear units, I'll be at 1096. It was a Corvette. It's breaking down right in front of me here. Teraz śmigłowiec ma nas na oku, więc muszę się schować pod jakimś mostem albo wiaduktem czy czymś takim, żeby go zgubić, tak myślę. Teraz ogarniemy. O, chodźmy tu może. Ała! Chyba będzie po furce zaraz. A nie, mogę przenikać przez obiekt. Super, dobrze. Ej, fajnie brzmi ten. Brzmi ta korwetka, ten samochód, nie? Kurde, patrzcie, dogania mnie coś tam z tyłu. Dobra, zjeżdżamy tu. Kurde, nie skręca ten samochód. Przed chwilą się przesiadłem z Lotusa i. Gdzie ja jadę? Wow, nie skręcaj tak mocno, kurde! Ej, trzeba przyznać, że szybka ta korwetka, bardzo ładnie się rozpędza. Okej, zrzucamy na nich głazy. Posprzątało wszystkich? Chyba tak. Oh!
mess up the ride too much, Beto. Jeszcze tylko w coś raz uderzę i chyba będzie po ptakach, nie? Będzie trzeba zacząć misję ponownie. Gdzie ja w ogóle jadę? Dobra, myślę, że tutaj zgubię śmigłowiec. Powinienem przynajmniej, nie? A, bo ci co z... Aha, ci z blokady drogowej zaczęli mnie gonić. Wow! Jedziemy tu gdzieś. Ale co tu jest? Tu nie można wjechać. Tu można. Nie! Nie dotykaj mnie! Okej. Teraz chyba trzeba poczekać, nie? Zobaczcie, mam, jaki mam malutki pasek w ogóle przetrwania tego samochodu. Ale zgubiłem policję. Teraz mogę chyba go dostarczyć. Lucek Driver. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że uda się go dostarczyć. Gdzie mamy w ogóle jechać? Kupa drogi z przewagą kupy. Ale nic, dojedziemy jakoś. Wróć do wyścigu. Dobra. Spierdzieliłem im jak pomidor z kanapki, nie? Nie wiedzieli nawet kiedy i jak. Dobra, ja muszę teraz patrzeć na ten... Na drogę. Nie mogę za bardzo na czat, bo... Cokolwiek bym teraz nie uderzył... Widzicie w ogóle ten pasek? Nie widzicie. No to... Kurde, czemu nic nie mówicie? Pokaż mi się tutaj. Patrz. Zobaczcie, jak mało mam tego paska. Nie? W cokolwiek tylko uderzę, tu jest taki mały pasek, tak? W cokolwiek nie uderzę i ino rosnie. I koniec będzie. Także fantastycznie. Lucek mistrz ucieczki. Oh yeah. O! Było blisko. Dobra, nie jedziemy pod prąd. Nie wyprzedzamy sprawie możemy wyprzedać. Muszę naprawdę bardzo ostrożnie jechać. Jedno dotknięcie i po mnie, nie? Zajebista gra, 3 razy przeszedłem. 3 razy przechodziłeś undercovera? Co z tobą? 99,999 uszkodzeń, tak. Procent, no. Zdecydowanie. Ty, ale trzeba przyznać, że w tej grze jest naprawdę spory ruch uliczny, nie? Bardzo duży. Czy ja jadę na kapciu? Tak, opony wyglądają, jakbym na kapciu jechał. Nie no, to starczy, kurczę. Samochód ma tylko... Jakieś, nie wiem, 0,5% życia, ale damy radę. Przejeść przez stację to się naprawi. To nie jest burnout, ziomek. Ja wiem, że bardzo podobnie może wyglądać. Jednak w burnaucie można było naprawić furkę, tutaj nie. Tutaj to tak nie działa. Ty, co tu? Co się dzieje? Co to był za trafik? Czemu on tak dziwnie bokiem skręcał? What? Au, au, au. Ooo! Otarłem się. Kurde, ten pasek jeszcze bardziej się zmniejszył. Okej. Chyba tutaj będzie, nie? That's not wrong.
Stój. Punkty strefy. Ej, zobaczcie, nie trzeba ten. Nie trzeba jakoś tam specjalnie o samochód dbać, nie? Jest dobrze. Dostarczony, pięknie. Do Los Santos Custom zajedź. Tak. Przed dziuplą gdzieś się zniszczy. Też się tak właśnie bałem, że tam gdzieś, wiesz, koło się uślizgnie na skórce od banana i uderzy w barierkę, no, ale na szczęście się udało jakoś przetrwać. Co to BMW? Nie. Mita Speed. Kradziony? Ej, znowu musimy coś kraść. Wow. I w miejscu stajemy. Yeah, to ma dopiero hamulce, nie? Teraz spróbujemy się nie dać się złapać, odnaleźć policjantom. E? Da się tak? Się da się? O! Ej, no to za dużo tej policji. Dobra, tu mi chyba nie zobaczą, nie? Jezu! Ile ich tu jest nagle? Czemu sam wjechał w to? Co za gość? Dlaczego? Wow, kible tu na mnie rzucił. To nie hamulce, to ABS. Faktycznie. Ej, dobrze to Mitsubishi skręca. Okej, jedziemy. Najlepszy Need for Speed dla mojego dzieciństwa. Co? Zagrać sobie w Most Wanted, ziomy? Albo Undergroundy? Moim zdaniem są lepsze. Ej, no kurde, co ich tutaj tyle się nalęgło? Chodźmy blisko kryjówki. I tutaj przy kryjówce ich, ten, nie? Oh yeah. Tamtego dalej też zniszczyło. No nie widzisz mnie, Ej, jak on tutaj tak szybko przyjechał? Co on ma pod tą maską? Dobra, musimy znaleźć coś, co go zniszczy. No jaki, jak on popiernicza tym samochodem tam z tyłu. Pozostała minuta, a to jest na czas. Musimy spiąć poślady trochę. Nie ma nitra, nie ma nic. Kurde. Czyli sekund. Ej, kurde, robi się ciężko. Dobra, musimy znaleźć coś, co ich rozwali. Tutaj coś mamy, nie? Da się wyznaczyć... Co? Nie da się. Powtórz imprezę to mieliśmy. 20 sekund. 17.
Dispatch, we're on. We're spread out here. Additional unit standby. Might need you. Ale musimy powtórzyć to. Kurde. Pierwszy raz. Myślałem, że będziemy szli jak burza, nie? Dobra, jeszcze raz. Cyk. Ona pewnie V12 z 6 turbinami. Ej, mamy jakąś inną misję teraz. Co się dzieje z tą Suprą? Czemu ona taka z tyłu wysoka jest? Co się dzieje z jej kołami? Czemu ona ma kwadratowe koła? Okej. Okay. Nie wiem, mi się podoba mój Lotus, no. Ej, dlaczego ja się nazywam gracz? Dzisiaj się nazywałem Cipci. Zmienili mi nick chyba w grze tutaj. A to gnoje. O! Silnik z ogórka zapierdzielony. Ej, naprawdę te policjanty są bardzo szybkie tutaj w tej grze. Mega, mega szybkie. Zobaczą cię gdzieś i od razu, cyk. Ej, wiecie co bym zjadł? Pojechałbym jak do jakiejś takiej gospody, nie? No nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Okej, powiem wam inaczej. W Niemczech, w Berlinie są takie festyny na Boże Narodzenie. Nie? Po prostu takie są. Tam idziesz sobie i jesz takie kiełbaski, jesz sobie takie rzeczy fantastyczne. I oni tam mają jakiś taki swój smalec, nie? I mają do tego takie ogórki kiszone i oni tam zawsze to wpierniczają, zawsze mają ten smalec, zawsze to jest ten. I to jest takie dobre. Taki chlebek ze smalcem i z ogórkiem kiszonym. Człowieku. Zajebista sprawa. O! W tej grze ultra łatwo prowadzi się wozy. Jeśli grasz Lotusem, to tak. Pozostałe samochody mogą być trochę trudniejsze w prowadzeniu. Chociaż jechałem korwetką tą starą i było okej. Okay. Ile ten Lotus ma koni? On ma właśnie mało mocy, wiesz? Nie wiem, ile on ma tam znowu mi się o to rozbił. Nie wiem, ile on ma fabryczne koni, ale chodzi o to, że on bardzo dobrze skręca i mało prędkości traci na zakrętach, nie? Dlatego wydaje się być taki super szybki. Ci, patrzcie na to. Jarmark Bożonarodzeniowy. Tak, chodziło mi o Jarmark Bożonarodzeniowy. Chleb ze smalcem, Nutella dzieciństwa. Oh yeah. Ta Supra ma koła z Minecrafta. No, już tych kół chyba nie zobaczymy, nie? Dziwne jest to skręcanie, co? Takie, no kurde... Patrzcie, ani razu nie użyłem nitra nawet. Tak, tutaj w Lotusie Elise Massa robi swoje, nie? On jest po prostu bardzo lekki i ma jakieś... no jest krótki, lekki i szeroki dosyć, proporcjonalnie, nie? Tam w środku jest mało miejsca, jakby dwóch takich chłopów sobie usiadło obok siebie, to by się dotykali tymi barkami, nie? Mało miejsca jest, no. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. To mamy zainstalowane. Właśnie, nie wiem, czy wszystko tutaj jest. Pakiety ulepszeń, co my tu powiedzieć? Może pojedyncze części jakieś tam są do zainstalowania. Ale chyba nie. 44 tysiące mam, ludzie. Hajs sypie się strumieniami dosłownie. Po co oni mi chcieli tutaj do tego? Do garażu, żebym wbijał. Nie rozumiem. Częściami... A, wiem, chyba chodzi o wizualne te ulepszenia, chyba, czy nie? Auto sobie kup? Nie, no coś, ty Lotusa będziemy zamieniać na coś innego? Szalałeś? Zobacz, jak ta fura ciśnie.
autosekup. Coś ty. Nie zmieniamy. Niby się coś nowego odblokowało. Tylko ja tu nie widzę nic nowego. Wszystko zainstalowane mam. A czym się mają... No już tam, Bartek, uspokój ten się, no. Ej. Jakby, po co mam iść do tego garażu, jak nie mogę nic tu kupić? Co jest? Naciskam tab i mnie wysyłają do garażu. Zobaczcie, pakiet części. Co mnie to obchodzi? Ja już to... Dobra, pojedźmy jakiś wyścig. Tutaj coś mamy. Start. To jest jakieś zadanie. Tuning wizualny, zobacz. Ale oni mi wysyłali do tuningu tego osiągów, nie? Plac budowy kasyna. Tu chyba będzie ten. Do Mitsubishi będziemy mogli sobie powtórzyć, nie? Nowa klasa aut może ci się odblokowała. Może, to czemu mnie wysyłali do tego? Do ulepszenia, nie? Nie rozumiem tego w ogóle. Dobra, zróbmy sobie to Mitsubishi. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Jak my tu mamy jechać? Dobra, policja nas się spodziewa tu. Tu my pojedziemy w drugą stronę, nie? Wróć na imprezę, znaczy do wyścigu, coś tam. O, nie widzi mnie. No z takiego daleka, co on ma teleskopy w oczach? Dobra, jak szybko zgubić? Uważaj na samochód! Przecież uważam! O, dobra. Wbijamy tu. Muszę się schować, tak? Kurde! Łatwizna. Later. 10 tysięcy za to dostałem. Nice! Przez lornetkę patrzali na mnie. Nie wiem na co. Dawaj na most, zgubisz trymiga. Który to w końcu most jest, bo my musimy to ogarnąć. Czemu mi nie działa mapa? Gdzie jest? Ktoś ty za spoiler dał w tym lotusie. Właśnie, że zajebisty jest. Mapę chcę. Czemu mi nie działa mapa? O, teraz mi działa. Dobra. Tu mamy jakiś tor. Ja nie wiem, które są zrobione, a które nie, te wyścigi. Chyba te, co się tak świecą, to są niezrobione, nie? Sprint dawaj. Lecimy. Ludzka z daleka rozpoznał. Śmieszna ta gra, bardzo śmieszna. No. Co to był Aventador? Nie, no, wtedy jeszcze nie było Aventadora. 2008 rok. Aventador jest z 12. Ten pierwszy. Nitruj. Dobra, słuchajcie. Bez nitra challenge. Ciśniemy i. Patrzcie, tutaj jakieś Porszawy. Ja już chyba nie ulepszam tego Lotusa. Mówię wam, ja wygram chyba z każdym samochodem. Było blisko. Cip. Jak on podskakuje. Zrobiłem mu chyba twarde zawieszenie wtedy, nie? I myślę, że to przez to twarde zawieszenie tak trochę bardziej podskakuje. Na tym spoilerze to... Co?
60-calówkę podstawisz. Jeszcze będzie miejsce na piwo, nie? Lotus 100% min. A, nie do końca, zobaczcie, oni mnie tutaj doganiają. Gallardo mnie tutaj próbuje wyprzedzić. Grze nie ma tak lekko. Ja się nie poddam. Znaczy wiecie, Lotus będzie miał na pewno niższą prędkość maksymalną niż te takie sportowe fury, nie? Później sobie zmienimy na coś tam lepszego. Tylko chyba wezmę Bugattiego później. Nie będę się bawił w jakieś tam Lamborghini. Nie ma tutaj chyba tego Murcielago, nie? Lamborghini. Ten Lotus to prototyp Tesli. Nie, to odwrotnie było. Najpierw był Lotus, a potem na bazie Lotusa Tesla zrobiła swój pierwszy samochód Tesla Roadster. Zio. Czy w tym Need for Speedzie jest GTR? Tak, jest R34 i jest ten, no powiedzmy R35, tak? O, miałem bez nitra jechać, dobra. Nie polecam Bugattiego. O, jak nie polecacie, to tym bardziej muszę go wziąć. Mam nadzieję, że chociaż te 400... Ile, które tu samochody 400 na godzinę potrafią osiągnąć, e? Bugatti nie jest najmocniejszy w grze? O! Który jest najmocniejszy? A, tam najmocniejszy. Ja biorę Bugattiego. Kurde, jak to skręca, to jest niemożliwe. Mustang GT500 jest najlepszy? Nie no, chyba nie. Ty, co mnie tam goni tak z tyłu? Nie wiem, co mnie tam goni, bo mu się ten, jeszcze nie wczytały detale. Corvetta? Z06, tak? Przed całą metą? O, proszę. O, to chyba Corvette będziemy musieli ogarnąć. McLaren F1 jest najlepszy. Pagani Honda też spoko. Tak, Pagani Honda. Hey,